Agarta, czy rzeczywiście istnieje mityczna kraina, która miałaby znajdować się wewnątrz Ziemi? Dzisiaj na temat bardzo ciekawej teorii, czy tam, pytanie czy to jest teoria spiskowa, czy to jest tak naprawdę pewien mit, czy rzeczywiście tak jest? No a zrobimy sobie do tego analizę, komentarz, jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie, czyli Agarta, mityczna Kraina wewnątrz Ziemi. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grze w a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj na temat mitycznej krainy. Nie ukrywam, że będę bazował te informacje, które zostały przedstawione na Wikipedii, ale też przede wszystkim dopowiem tutaj komentarz od Ciebie na temat agarty, tak, czyli mitycznej krainy. Gerta jest to mityczna kraina według podań położona wewnątrz we ziemi, będąca siedzibą podziemnego państwa, zamieszkiwanego przez wysoko zorganizowaną cywilizację, która miała schronić się w podziemiach uciekając przed kataklizmami. No i to już jest pierwsza ciekawa sprawa, bo wiemy o tym, jeśli chodzi o wnętrze Ziemi, czy też jądro Ziemi, że ludzie, tak, dokopali się do pewnej głębokości, ale dalej już nie mogą, tak, się po prostu tam dokopać. Chyba zostały po prostu dokonane takie odwierty na głębokość około 20 km z tego, co się orientuje. Kiedyś robiłem taki filmik, ale już nie pamiętam dokładnie, jaka to była głębokość. Natomiast, no, jakby można powiedzieć, nie dotarli do samego Sedna, tak czy, czy głębiej, nie, nie pozwala to na pewnie technika. No i teraz tak, jeśli chodzi o tą Agartę, to cywilizacja ta pod różnymi względami ma przewyższać poziom cywilizacyjny ludzi zamieszkujących powierzchnię Ziemi, do czego miałoby się przyczynić opanowanie przez nią kosmicznej energii o nazwie Vril. Ma być krainą wiecznie, wiecznego szczęścia i urodzaju, w której mają mieszkać duchowi przywódcy świata. Wejście do jej wnętrza mają znajdować się w różnych miejscach na świecie, między innymi w Tybecie i na biegunie północnym, zaciekawiła ona Hitlera, który wysłał do Tybetu grupę badawczą za zadaniem znalezienia wejścia. Grupa dotarła do Lhasy, stolicy Tybetu. Wejścia szukano w pałacu Potala, siedziby Dalai lamy Poszukiwania jednak skończyły się porażką. Jako inne wejście rozważane były także piramida Cheopsa i pustynia Gobi. Czyli widzimy, że ta teoria rozpalała umysły nie tylko ludzi, którzy te, te, teraz żyją, badaczy, zwykłych ludzi, tak, e, ale też no, zbrodniarzy, więc Hitlera. No, nie będę już po prostu tutaj wymieniał tego nazwiska, ale nawet Hitler był ciekawy praktycznie tutaj, czy rzeczywiście ta agarta istnieje. E, I teraz to jest też jest ciekawe, tak, że mm, tutaj, tak, do, mm, jeśli chodzi o tą energię, tak, energię o nazwie. Vril, czym jest ta energia. Towarzystwo wrille jest to nazwa tajnego stowarzyszenia, które rzekomo istniało w Niemczech w pierwszej połowie XX wieku. Tak, tak po prostu nosi nazwa, jeśli chodzi o tą, jeśli chodzi praktycznie tutaj o tą energię wril. No i teraz tak powiązania z teorią pustej ziemi. Legenda Agarty wpisuje się z, zna, w znane od starożytności i modne w wieku XVIII i XIX pseudonaukowe i konspiracyjne teorie pustej ziemi, które zakładał istnienie wewnątrz kuli ziemskiej mitycznych, wolnych przestrzeni i krajon, e, krain, stanowiących siedzibę fantastycznych stworzeń nieznanych wysoko rozwiniętych cywilizacji i maszyn o niezwykłych niezwykłych właściwościach na przykład UFO. To też jest ciekawe tak, że, yy, no bo to nie jest do końca przebadane, więc ludzie dopisują pewne historie, ale to byłaby ciekawa sprawa, bo to by pokazywało, że jest pewna taka yy, yy, warstwa, tak, piętrowość, tak, mamy w blokach czy wieżowcach, ktoś mieszka na, nie wiem, na czwartym piętrze, piątym piętrze, dziesiątym piętrze, pierwszym piętrze, to znaczy, że ta agarta byłaby na takim parterze, a my znajdujemy się na tym pierwszym piętrze, czy ona by znajdowała się, ta agarta, w piwnicy, a my znajdujemy się na parterze, po prostu, tak, według te, tej teorii, tak by można powiedzieć, więc jest to ciekawa praktycznie tutaj ta teoria. No i teraz tak, przykładem takiej opowieści, która została później zidentyfikowana jako opis cywilizacji i kultury Agarta, chociaż jej autor nie używa tej nazwy, jest książka Uisa Georgia Emersona pod tytułem Smoky God w z 1908 roku i bohaterem jest żeglarz norweski Olaf Jansen, który w trakcie swoich podróży trafił do wnętrza ziemi przez wejście w okolicy Bieguna Północnego i spędził dwa lata między mieszkańcami podziemi opisuje ich jako wysokich na 12 stóp ich stolica miałaby nosić nazwę Ogrodu Edenu a, podziemia, a podziemną przestrzeń oświetlałoby centralne dymne słońce to też ciekawe dzieje Agarty Agarta była często lokalizowana pod Himalajami ale też spotyka się wersję legendy umieszczając ją w Azji Centralnej na północ od Tybetu, pod biegunem północnym, czy też pod innym, innymi obszarami świata. Istnieją liczne i e, różniące się od siebie wersje, legendy tłumaczące zejście cywilizacji pod Ziemię i utworzenie Agarty, która miałaby stanowić centrum okul, o, okultystycznych mocy dobra i idealizmu ścieżka prawej ręki Złotego Słońca w przeciwieństwie do mocy zła i materializmu ścieżka lewej ręki Czarnego Słońca. Osadzonych również pod ziemią w centrum zwanym Szambala. Szambala, nie mylić z szambem, tak? Świat podziemny nie byłby zatem wolny od napięcia między rywalizującymi tendencjami. Jednak Agarcie przypadałaby rola centrum dobra i siły w RIL. Szambala bywa też niekiedy utożsamiana ze stolicą Agarty. W związku z Agartą jako miejscem schronienia i kolebką rasy aryjskiej doszukiwali się również Niemieccy naziści, którzy w tym celu zorganizowali wyprawę do, wyprawę do Tybetu pod kierownictwem Ernsta Schaffera. Idea Agarty pojawiła się jednak już wcześniej w okultystycznej literaturze francuskiej, francuskiej takich taki autorów jak m.in. Louis Jacques Lot. Który w, swoim, który w swojej wydanej w roku 1875 roku książce pod tytułem, no i tam po francusku jest tytuł, no dobra, już nie będę łamał języka, przydaje jej tytuł prehistorycznego Miasta Słońca w oparciu o rzekome źródła pochodzące od tybetańskich braminów, czy René Guenon, który posądza Ferdynanda Osendowskiego o plagiac Aleksandra Saint-Yves, sam, a sam w swojej książce Leroy Mont Osądza, e, osadza władcę e, świata w nietykalnej agarcie, która ma stanowić duchowe centrum świata. No i mamy tutaj tak agarta w opisie Aleksandra saint -Delevé. Okultysta francuski, twórca pojęcia synarchia, Marquis Alexandre Saint-Yves, jest autorem, który w swojej książce położył zasadniczy wkład w powstanie idei Agarty na terenie Europy. Wiedzę na ten temat miał zdobyć w trakcie nauki sanskrytu. Jego nauczycielem został Przybysz z Indii Hardy Sharip. rzekomy książę postać owiana mgłą tajemnicy, podpisujący się jako guru Pandit z Wielkiej Szkoły Agarty. Manuskrypty, notatek tych Lekcji w latach 1885-1886 przechowywane są w bibliotece Sorbony i dowodzą, że Aleksandr Saint-Yves de Letres uzyskał w ich trakcie wiedzę na temat Agarty oraz poznawał rzekomo używany w Agarcie 22-znakowy alfabet języka Vatan, który miałby być językiem Agartian. Wiedzę o Agarcie miał pogłębiać przez swoje rzekome bezpośrednie kontakty telepatyczne z jej wschodzącymi mistrzami. Zejście do podziemnych przestrzeni Agarty miało nastąpić około 3200 roku przed naszą erą, stanowić, stanowiąc początek nowej ery, zwanej Kali Yuga. Mieszkańcy Agarty przewyższają ludzi zamieszkujących powierzchnię Ziemi pod względem technologicznym, moralnym oraz społecznym. Porządek społeczny oparty jest na zasadzie syny, synarchii, która z przeciwieństwem panującej wśród mieszkańców Ziemi anarchii. Agarta, rządzona jest przez władze Brahmata. Brahmatme, istotę o nad, nadnaturalnych mocach, którego sprzymierzeńcami, pomocnikami są Mahatma, i Mahanga. Od czasu do czasu Agarta wysyła na powierzchnię Ziemi swoich emisariuszy, którzy oceniają poziom rozwoju cywilizacji ludzkiej, który, kiedy mieszkańcom Ziemi uda się stworzyć rząd oparty na zasadach synarchii. Agarta ma, ma otworzyć swoje podwoje przed ludźmi i podzielić się z nimi swoimi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Tylko jak na razie nie została jeszcze chyba otwarta, tak? Albo ludzie do niej nie dotarli. I teraz Agarta w opisie Ferdynanda Osendowskiego. Koncepcje związane z podziemnym państwem Agarty odżyły w książce polskiego pisarza, dziennikarza i podróżnika Ferdynanda Osendowskiego który żył od 1876 roku do 1945 roku i wydanej po raz pierwszy w roku 1923 przez kraj ludzi zwierząt i bogów. Autor podczas swojej podróży po Mongolii miał usłyszeć od jej mieszkańców w opowieści o państwie podziemnym, który leży gdzieś pod Indiami albo Afganistanem. Agarta miała powstać około 60 tysięcy lat temu, kiedy pewne plemię rządzone przez świętego człowieka miało się schronić ziemiach. Miejsce wejścia do tych podziemi jest ukryte, a pieczary łączące się ze sobą rozciągają się przez wszystkie podziemia świata. Mieszkańcy podziemia rządzą się prawami, który, przy, przy których zbrodnie i występki stają się niemożliwe. Dysponują osobliwym ogniem, przy świetle którego rośliny wydają duże prony pod istnieją gatunki zwierząt, których nie ma na powierzchni. Społeczność Agarty liczy 800 milionów mieszkańców. Stolicą, stolica otoczona miastami kapłanów przypomina Lazę, a całym państwem rządzi władca świata, zwany inaczej wielkim, nieznanym albo brachytmą, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie z Bogiem. Ma dwóch pomocników: Machytmę, który zna cel przyszłych wypadków oraz Mahyngę, który kieruje przyczynami tych wypadków. Pałac władcy świata otoczony jest Domami Świętych Goro świętych panditów, których, którzy dysponujący wiedzą tajemną rządzą życiem i śmiercią ludów. W książce Osendowskiego zawarta jest przepowiednia, że mieszkańcy Agarty wyjdą na powierzchnię ziemi. Jak wynika z przeglądu literatury i zebranych opisów, Agarta wydaje się bardziej legendarnym miejscem mitycznym niż miejscem realnym. Nie przeszkodziło to jednak, żeby mit ten ożywiony i rozpropagowa rozpropagowany w wieku XIX mógł być podtrzymywany przez towarzystwo okultystyczne, np. towarzystwo Thule, towarzystwo Vril, towarzystwo teozoficzne oraz licznych autorów literatury okultystycznej, a także znaleźć swoje miejsce w dwudziestowiecznych treściach ideologiczno-propagandowych nazizmu. Tak brzmi właśnie tutaj informacja E, tak e, tutaj jeśli chodzi o jeśli chodzi praktycznie tutaj o właśnie e, agartę tak czyli mityczne miejsce e, w głębi ziemi czyli jak widzimy miałby liczyć 800 milionów ludzi jestem ciekawcowy na ten temat sądzicie to wszystko na dzisiaj Pozdrawiam. Trzymajcie się cześć